Tomasz Tardzikowski, witam w poniedziałek wielkanocny. Dziś naszymi gośćmi są ksiądz profesor Robert Skrzypczak, psycholog, teolog, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie i dr Sebastian Duda, filozof, teolog, publicysta, Laboratorium Więzi. Witam serdecznie obu gości. Szczęść Boże, dzień dobry. Witamy, szczęść Boże. Chrystus zmartwychwstał, trzeba by tak zacząć, prawdziwie zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał. No i zacznę od pytania, chciałem, żebyście nie rozmawiali o koronawirusie, o innych rzeczach, tylko właśnie o zmartwychwstaniu, o tym, co ono oznacza teologicznie, ale też co oznacza w naszym konkretnym życiu, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, kiedy siedzimy trochę zamknięci w naszych grobach, także naszych domów, bez możliwości wyjścia, bez możliwości przemieszczania się, często bardzo przybici sytuacją, pozbawieni nadziei, obawiający się tego, co będzie w przyszłości. I o tym bym chciał rozmawiać, co w takiej sytuacji znaczy zmartwychwstanie, ale zanim, to jednak zadam pytanie o zmartwychwstanie historycznie i teologicznie i zacznę od księdza już tak, żeby było klerykalnie i pobożnie i wielkanocnie. Co znaczy w teologii dla człowieka wierzącego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, pamiętając, że dla apostołów ta prawda nie stała się tak od razu zupełnie oczywista. Oni dochodzili do niej, spotykając się nawet ze zmartwychwstałym, dochodzili do tego, co to znaczy tak naprawdę w ich życiu, ale też dla Kościoła, przynajmniej przez jakąś chwilę. Jedni dopytywali, czy mogą włożyć palce w rany. Drudzy niby wierzyli, ale dalej siedzieli przerażeni w prawdopodobnie w wieczerniku, o tak powiedzmy, zamknięci z obawy przed rzeczami. Więc co znaczy zmartwychwstanie? Pamiętam taki jeden epizod, jak kiedyś jechałem autobusem na Wigilię Paschalną. To było lata temu. I nagle w tym autobusie ktoś mnie tam rozpoznaje, jakiś znajomy, i pyta się mnie, gdzie ty o tej porze jedziesz, w sobotę wieczór? A ja wyjechałem na Wigilię Paschalną. Chciałem być trochę oryginalny, więc powiedziałem mu, wiesz, jadę na spotkanie z kimś, kto wrócił z cmentarza, żyje. A on tak się bardzo, jego to poruszyło, zaciekawiło, mówi, gdzie, kto, jak? Ja mówię, no Jezus, Chrystus zmartwychwstał. Był taki rozczarowany i mówi, a ja już myślałem, że to naprawdę. Więc taki epizodzik, który pokazuje, że łatwiej nam jest przystać na jakąś ideę niż na wydarzenie, na fakt. Zmartwychwstanie jest przede wszystkim wydarzeniem. I dlatego apostołowie i my wszyscy mamy z tym kłopot, bo łatwiej jest sobie coś wymyśleć. Łatwiej podążać za jakąś ideę fix, niż zgodzić się na fakty. Chrystus zmartwychwstał i rozpoczyna całą serię dawania świadectwa tego, że żyje. Pokazuje swoje rany chwalebne. Wchodzi w doświadczenie konkretne apostołów, swoich uczniów, którzy byli rozbici o krzyż, zniechęceni Wielkim Piątkiem, mają swoje przemyślenia na temat cierpienia, swój pesymizm. Chrystus musi się przez to wszystko przebić, dlatego żeby nasza wiara opierała się o fakty historyczne, o Boga, który działa w historii. Chrześcijaństwo rozpoczęło się od tego, od przekazywania jako wiadomości, która potem stała się dobrą nowiną, że jest ktoś, kto jest potężniejszy niż śmierć, a w związku z tym także potężniejszy od jakiejkolwiek śmierci, której człowiek może doświadczać w postaci czy moralnej, czy egzystencjalnej, czy psychologicznej. Życie objawiło się i objawiło się nie jako idea, tylko jako żywa osoba, Jezus Chrystus. I tym żyjemy. W takim razie dr Sebastian Duda, jako też teolog, chociaż również filozof, to czym jest to zmartwychwstanie teologicznie jeszcze cały czas? Przede wszystkim trzeba tu podkreślić, że to nie jest tylko powrót do życia przed śmiercią. Znamy z Ewangelii opisy czegoś, co po polsku nazywamy wskrzeszeniem. Wskrzeszeniem Łazarza, młodzieńca z Nain, córki Jaira. I to nie są zmartwychwstania, prawda? To nie jest to samo, co się wydarzyło właśnie w poranek wielkanocny, czy tę noc, prawda, zmartwychwstania. Stąd mamy to określenie po polsku Wielka Noc od średniowiecza. Musimy o tym pamiętać właśnie także po Wigilii Paschalnej. To nie jest powrót do sytuacji sprzed śmierci, to jest jednak do życia, które ma charakter nowy, aczkolwiek
nosi w sobie także pamięć o tym, co było przed śmiercią. Dlatego Jezus, kiedy się pojawia pośród apostołów w Ewangelii Jana, jest to bardzo pięknie przedstawione, pojawia się pośród apostołów i mówi im: pokój wam, przechodząc jakby w tym swoim chwalebnym ciele, bo zmartwychwstania musimy ciągle pamiętać, to nie ma takiego spirytualistycznego wymiaru. Niektórzy sobie tak myślą, że to, nie wiem, rodzaj jakiegoś rodzaj takiej duchowej obecności. Nie, to jest obecność w ciele pośród uczniów. Jezus to pokazuje. Pokazuje im także właśnie, tak jak już ksiądz tutaj wspomniał, chwalebne rany, ale jednak rany. To znaczy jest na tym ciele ślad tego życia, prawda, tej męki, która się odbyła no, tuż przed śmiercią. I w tej rzeczywistości chwalebnej nosi jakby nosi także to życie ziemskie, ale jest to jednak przejście do czegoś nowego. To nie jest powrót tylko do tego, co było wcześniej. Na czym to polega? No sami uczniowie rzeczywiście nie do końca chyba zdawali sobie z tego sprawę. Musiało to być bardzo dziwne, ale jednak to doświadczenie cielesnej obecności Jezusa, Chrystusa zmartwychwstałego, było czymś dla nich dojmującym. Wiemy z opisów ewangelicznych, że wszystko się to odbywało jednak w rzeczywistości materialnej. On spożywał rybę, prawda? Do nich przychodził. On rzeczywiście mógł się dawać dotykać, ale przemiana, która w nich następowała, miała charakter duchowy. Była rodzajem przejścia do rzeczywistości nowej, do rzeczywistości chwalebnej. I tym wszystkim no, ta stała taka jakby teologiczna, taki stały teologiczny paradoks, że ciągle jesteśmy już jakby w Królestwie Bożym, prawda, ale jeszcze nie jesteśmy. Przez wydarzenie zmartwychwstania zostało nam to bardzo wyraźnie podkreślone i tegoż właśnie doświadczamy. My już żyjemy w rzeczywistości zmartwychwstania, choć jeszcze czekamy na to, żeby pełnia tej rzeczywistości objawiła się dla nas. Pytanie do księdza profesora Roberta Skrzypczaka. A w zasadzie dlaczego pierwszym znakiem, takim ewangelicznym, ale też w listach chwałowych, pierwszym znakiem zmartwychwstania nie jest zmartwychwstały, ale pusty grób? To znaczy od tego świadectwa tak naprawdę zaczyna się do pewnego stopnia biblijna, nowotestamentalna opowieść o zmartwychwstaniu. Rzeczywiście pusty grób jest jakby pierwszym przejawem, czy pierwszą wskazówką dotyczącą tego, co mogło się wydarzyć. Oczywiście sam pusty grób jeszcze nie załatwia wszystkiego. Pusty grób stawia znaki zapytania. Kobiety, które dotarły do grobu, najpierw martwiły się, kto odsunie kamień. Kiedy widziały kamień odsunięty i spotkały też aniołów z mieszanymi uczuciami, to znaczy miały trochę radości, ale też były. W każdym razie apostołowie, którzy biegną do grobu, także widząc pusty grób, nie daje im wykrzyknika, tylko stawia znak zapytania, co mogło się. To, co jest przekonujące, zaczyna jakby dawać uczniom powoli przekonanie, że mają do czynienia z konkretnym, bardzo potężnym, nigdy nie mającym wcześniej precedensu w historii ludzkości wydarzeniem. Zmartwychwstaniem to było spotkanie osobiste z Chrystusem, że to jest rozstrzygające, że Chrystus spotykając swoich uczniów i dając im świadectwo tego, że żyje, o czym mówił wcześniej pan redaktor, poprzez różne znaki, także fizyczne, cielesne, materialne, on się staje dotykalny, historyczny, wyrażalny, zdają sobie sprawę nie tylko z tego, że Chrystus zmartwychwstał, ale sami w spotkaniu z Chrystusem doświadczają tego przeprowadzenia do nowego życia. Ja myślę, że ważne jest też, żeby podkreślić tę różnicę między wskrzeszaniem a zmartwychwstaniem. Ważne jest podkreślić kontekst,
w którym to się dzieje. To się dzieje w czasie święta, które Żydzi nazywają Pesach. O tym bardzo dużo też mówiła święta Edyta Stein, która wzrastała w rodzinie żydowskiej i w jej domu były obchodzone żydowskie święta Paschy. Kiedy spotka Chrystusa, ona potem zrozumie lepiej cały kontekst liturgii chrześcijańskiej, modlitwy chrześcijańskiej. Pesach znaczy przejście. Żydzi, kiedy świętują Paschę, to wiedzą, że Bóg ich przeprowadza z niewoli do wolności, czyli opuszcza się pewien stan, żeby wejść jakby w nową formę istnienia. Natomiast my, chrześcijanie, w spotkaniu z Chrystusem obchodzimy, dla nas zmartwychwstanie jest właśnie tym Pesach. To znaczy, że Bóg nie jest ideą, formułą teologiczną, tylko jest kimś, kto nas przeprowadza ze śmierci do życia, nowego sposobu istnienia. Oczywiście sam grób, wracając do tamtej myśli, pusty stawia tylko znaki zapytania. Temu można zaprzeczyć. No, faktem jest, że od momentu, kiedy rusza dobra nowina o zmartwychwstaniu, rusza także cała machineria propagandowa zaprzeczania temu faktowi. Na to wskazuje też Ewangelia Świętego Mateusza, która mówi, że równocześnie także z Jerozolimy wychodzi cała propaganda zagłuszania tego faktu. Idą na to ogromne ilości pieniędzy. Zresztą do dzisiaj próbuje się ludziom jakby zakłamać ten fakt. No, przykładem James Cameron, słynny reżyser, którego znamy z Titanica choćby, człowiek oscarowy, kilka lat temu usiłował razem z National Geographic i przy wsparciu jednego profesora Uniwersytetu Hebrajskiego udowadniać, że autentyczny grób to nie jest ten, który czczą chrześcijanie, ów pusty grób, tylko jakoby znaleziono inny grób, który należał do Chrystusa, w którym leżą szkielety. To okazało się tam, że był i szkielet męski, i damski, i nawet szkieleciki dziecięce. Oczywiście to zaprzeczanie pustego grobu nie ma fundamentalnego dla nas znaczenia, bo dla nas fundamentalne znaczenie tkwi w spotkaniu z osobą żywego Chrystusa. Od tego zaczyna się wiara chrześcijańska i to zostanie przenoszone z pokolenia na pokolenie poprzez Wigilię Paschalną i poprzez Eucharystię, która jest właśnie takim miejscem, gdzie Chrystus przychodzi spotkać nas, żeby prowadzić nas do nowego życia, czyli dokonywać tego Pesach, przeprowadzania nas, wydobywania z lęku o siebie, wydobywania z lęku przed śmiercią, żeby uzdolnić nas do nowego sposobu życia. Tym nowym sposobem zmartwychwstałym, eucharystycznym życia jest możliwość kochania, uczynienia z siebie daru dla innych, przekroczenia egoizmu, obawy o samego siebie. I do tego tematu za chwilę wrócimy. Zostańcie Państwo z nami za chwilę, dalszy ciąg programu.